Jest coraz więcej ludzi tutaj przyjeżdża, więc nie wypada w pewnym wieku chodzić nago. Bardzo często też media gdzieś tam wyszukują Pani zdjęcia z pamiętnych filmów, gdzie pokazywała się Pani w negliżu. A czy teraz, gdyby taka propozycja padła, to też skusiłaby się Pani na taką propozycję? Jesteśmy właśnie po przepięknym pokazie mody Doroty Goldpoint, w którym zobaczyłyśmy pani Grażyno, z córką Kasią, a także z wnuczką Karoliną Matej. Wy jesteście takim fajnym przykładem kobiet medialnych, które fantastyczną relację taką rodzinną prezentują nam. Rzeczywiście te relacje są takie fajne między wami na co dzień, czy kłócicie się czasem o coś? Nie, nie kłócimy się. Znaczy jak kłócimy się, to już wtedy pierze lecą. Tak jak to w rodzinie bywa, że czasem się kłóci człowiek, ale to są trzy pokolenia i tak sobie pomyślałam, że przyjeżdżam do tej Juraty tyle lat i że trzy pokolenia, bo czwarte już odeszło, ale trzy pokolenia tutaj są, być może niedługo będzie czwarte, prawda, bo Karolina ma 21 lat, nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. Ale postawiła na aktorstwo, z tego co wiem. Tak, studiuję w szkole filmowej i po cichu, po kryjomu wzięła, nie mówiąc mamie ani mnie, udział w castingu i gra. Tak, The Voice of Poland. Tak. A w The Voice of Poland to nie, ale ona gra w serialu takim telewizyjnym i mówi, że to jest piękny kawałek życia. I ja też potwierdzam, że zawód aktorski, aktorstwo jest to naprawdę przepiękna przygoda. Jeżeli ktoś ma talent i serce do tego, to jest to coś, czemu warto się poświęcić. Właśnie, ja zauważyłam, że Pani bardzo wspiera, bardzo kibicuje wnuczce i nawet sobie pamiętam, że w tym programie The Voice of Poland padło takie sformułowanie, że Pani jest bliższa wnuczce niż jej własna mama. Tak powiedziała? Tak, Karolina? No bo tylko pewnie dlatego, że ona jest może zaczęła być zafascynowana tym zawodem i tym światem filmu, teatru, telewizji. Ale Karolina naprawdę to wydaje mi się, że jej kierunek to jest śpiew. Na szczęście cały czas studiuje to i ulepsza. Nie wiadomo, co będzie. W każdym razie w Juracie było pięknie, piękny pokaz. Pani Irentro zaśpiewała Już nie ma dzikich plaż, a może są, czym wzruszyła niektórych ludzi, w tym mnie do łez. I piękny wieczór był, prawda? Wieczór był wspaniały, ale wracając do tego, że jesteśmy w Juracie, Pani bardzo dużo czasu tutaj spędza, tak? No nie ukrywamy, że ma Pani tutaj również swój apartament, tak? I rzeczywiście Pani też żałuje, że nie ma tych dzikich plaż, bo bardzo często paparazzi gdzieś z tych plaż tutaj ogólnodostępnych zdjęcia nam dostarczają. Nawet jak daleko idę czasem z psem, to nie mam szansy już się kąpać, tak jak kochałam nago. Tylko muszę uważać, bo rzeczywiście wszędzie jest coraz więcej ludzi tutaj przyjeżdża, więc nie wypada w pewnym wieku chodzić nago. Serce nie ma zmarszczek, jak mówi i pisze Dorota Goldpoint właśnie między innymi w tej książce, gdzie również mieliśmy okazję Pani zdjęcia podziwiać, prawda? Więc czegoż to się wstydzić, jesteśmy tylko ludźmi. Znaczy nie można się wstydzić swoich uczuć, nie można się bać, nie można kłamać. Cała reszta jest pod znakiem zapytania. No właśnie, bo bardzo często też media gdzieś tam wyszukują Pani zdjęcia z pamiętnych filmów, gdzie pokazywała się Pani w negliżu. A czy teraz, gdyby taka propozycja padła, to też skusiłaby się Pani na taką propozycję? Żartując, powiem, że ja dopiero zaczynam. Ale mówiąc na serio, nie. Dlaczego? W pewnym wieku nie wypada. A dawniej aktorki mówiły, że jeżeli scenariusz je przekonuje, że rzeczywiście trzeba się... Ja w to nie wierzę. Garza była najważniejsza, a nie scenariusz. Powstał kiedyś taki film La Condana Marco Bellocchia, który właśnie teraz dostał Złotą Palmę za całokształt w Cannes. I on zrobił taki film badający prowokacje, na ile kobieta prowokuje mężczyznę, a na ile mężczyzna
dopuszcza możliwość zgwałcenia tej kobiety. I całość osnuta była na tym, czy prowokacja jest sposobem dla mężczyzny, żeby wytłumaczyć jego pożądanie. Bardzo ciekawy film, który zrobił. On zdobył zresztą Srebrnego Niedźwiedzia swego czasu, ten film. I to było ciekawe doświadczenie. To był trudny film. Polecam. La Condanna, Marco Bellocchio. A ja wracam jeszcze do Pani innych takich współpracy zawodowych, między innymi właśnie z córką, z Kasią Jungowską. Czy rzeczywiście łatwo jest dogadać się również na planie osobom, które są na co dzień spokrewnione? Czy jest to, że tak powiem, ciężka praca? Czy na przykład córka, która jest reżyserem, krzyczy czasem na mamę albo poprawia tak wybitną aktorkę jak Pani? Znaczy występowanie rodzinne nie jest wskazane, bo to jest pewnego rodzaju nepotyzm, jak we wszystkich zawodach. Jest to pewna etyka, pewna higiena, której nie należy naruszać. Natomiast ja już stoję z drugiej strony ekranu, z drugiej strony oper, które robiłam. Także w tej chwili raczej wolałabym pracować z ludźmi, będąc po drugiej stronie kamery, ale nie angażowałabym w to ani swojej córki, ani swojej wnuczki chyba. Czyli kibicuje Pani dziewczynom z boku na odległość już teraz w osobnych produkcjach, chociaż nigdy nie mów nigdy, jak to się mówi. Tak, ale jako reżyser nie chciałabym. Jako aktorka może.